Nareszcie zajaśniało, gdy słowo wcielone serce swe nam dało. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości, dźwięki twej pieśni wznoś. Cud boskiej miłości, o duszo ludzka głoś, ku wiecznej światłości, dźwięki twej pieśni wznoś. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pan z wami. I z Duchem. Gromadzimy się w świątyni, która ma ponad 500 lat. Te mury były świadkami niejednego chrztu. Te mury były świadkami życia duchowego wielu chrześcijan przez ponad 5 wieków. I dzisiaj do tej wielkiej tradycji chrześcijan dołączy Maria Małgorzata. Chcemy złożyć najświętszą ofiarę Jezusa Chrystusa właśnie w jej intencji, w intencji jej rodziców, Mateusza i Magdy, w intencji jej siostry Basi, w intencji chrzestnych, w intencji dziadków i w intencji wszystkich, którzy są tu zgromadzeni, ale również, którzy duchowo się łączą za pomocą internetu. Chciejmy stanąć w pokorze przed Panem, który stanie się również mistrzem całego życia nowej chrześcijanki i prosić Go, aby okazał nam miłosierdzie i zesłał potrzebne łaski. Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu i wam, bracia i siostry, że bardzo zgrzeszyłem myślą, mową, uczynkiem i zaniedbaniem. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przeto błagam Najświętszą Maryję, zawsze Dziewicę, wszystkich aniołów i świętych i was, bracia i siostry, o modlitwę za mnie do Pana Boga naszego. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, wejdź łaskawie na naszą słabość w walce z mocami ciemności i wyciągnij w naszej obronie swoją potężną prawicę przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Amen. Czytanie z Księgi proroka Izajasza. Tak mówi Pan Bóg. Jeśli u siebie usuniesz jarzmo, przestaniesz grozić palcem i mówić przewrotnie, jeśli podasz Twój chleb zgłodniałemu i nakarmisz duszę przygnębioną, wówczas Twe światło zabłyśnie w ciemnościach, a Twoja ciemność stanie się południem. Pan Cię zawsze prowadzić będzie, nasyci duszę Twoją na pustkowiach, odmłodzi Twoje kości, tak, że będziesz jak zroszony ogród i jak źródło wody, co się nie wyczerpie. Twoi ludzie odbudują prastare zwaliska, wzniesiesz fundamenty pokoleń i będą Cię nazywać naprawiaczem wyłomów, odnowicielem uliczek,
na zamieszkanie. Jeśli powściągniesz nogi od przekraczania szabatu, żeby w dzień mój święty spraw swych nie załatwiać, jeśli nazwiesz szabat rozkoszą, a święty dzień Pana czcigodnym, jeśli go uszanujesz przez unikanie podróży, tak by nie przeprowadzać swej woli, ani nie omawiać spraw swoich, wtedy znajdziesz rozkosz w Panu. Ja Cię powiodę w triumfie przez wyżyny kraju, karmić Cię będę dziedzictwem Jakuba, Twojego Ojca. Albowiem usta Pańskie to wyrzekły. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Nakłoń swego ucha i wysłuchaj mnie, Panie, bo biedny jestem i ubogi. Strzeż mojej duszy, bo jestem pobożny. Zbaw sługę Twego, który ufa Tobie. Ty jesteś moim Bogiem. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Panie, zmiłuj się nade mną, bo nieustannie wołam do Ciebie. Uraduj duszę swego sługi. Ku Tobie, Panie, wznoszę moją duszę. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Ty bowiem, Panie, jesteś dobry i łaskawy, pełen łaski dla wszystkich, którzy Cię wzywają. Wysłuchaj mnie, Panie, modlitwę moją i zważ na głos mojej prośby. Naucz mnie chodzić drogą Twojej prawdy. Chwała Tobie, Słowo Boże. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan mówi, nie chce śmierci grzesznika, lecz pragnę, aby się nawrócił i miał życie. Chwała Tobie, Słowo Boże. Pan z Wami. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus zobaczył celnika imieniem Lewi, siedzącego na komorze celnej. Rzekł do niego, pójdź za mną. On zostawił wszystko, wstał i z nim poszedł. Potem Lewi wydał dla niego wielkie przyjęcie u siebie w domu, a był spory tłum celników oraz inni ludzie, którzy zasiedli z nim do stołu. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc do jego uczniów, dlaczego jecie i pijecie z celnikami i grzesznikami? Lecz Jezus im odpowiedział, nie potrzebują lekarza zdrowi, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem powołać do nawrócenia sprawiedliwych, lecz grzeszników. Oto słowo Pańskie. Na moment, jedna myśl. Chrzest jest pierwszym sakramentem i jest bramą wszystkich sakramentów. I chrzest ma wprowadzić w życie duchowe. Jest życie naturalne, cielesne, to, co doświadczamy na poziomie biologii. I każdy z nas doświadcza słabości ciała i doświadcza życia w ciele. I na to wszystko przychodzi jeszcze jedna warstwa, jeszcze jedna płaszczyzna. I to jest życie ducha. I życie ducha powoduje to, że człowiek
wchodzi na inne piętro. I można żyć tylko na poziomie cielesnym i mówić, już takim człowiekiem jestem, no nic co ludzkie nie jest mi obce. A można wykorzystać ciało i napełnić je duchem. I napełnić je Duchem Świętym. I regułą swojego życia uczynić Ewangelię, a mistrzem i Panem uczynić Jezusa. I to dzisiaj dokona się tutaj w życiu Marii Małgorzaty, kiedy stanie się dzieckiem Boga, kiedy rozpocznie się w niej życie łaską, nie według ciała, nie według głodu, zmęczenia, ale według ducha. Ten duch w człowieku potrafi działać cuda. Może być tak, że człowiek może być potężnie głodny i może sobie powiedzieć siłą ducha, ale podejmę post i nie będę jadł. I ciało wzywa do zupełnie czego innego, a duch potrafi stawić opór temu ciału. I dlatego chrzest jest wielkim darem, zaproszeniem do świata życia duchowego, nadprzyrodzonego, to znaczy ponadcielesnego. I przewodnikami po tym świecie zawsze są rodzice, przynajmniej w początkowej drodze. Gdyby rodzice nie mogli, wtedy powołuje się rodziców chrzestnych, żeby wspierali ich w tym zadaniu. Ale właściwie jako chrześcijanie wszyscy jesteśmy zaproszeni do dawania świadectwa, to znaczy do dawania dobrego przykładu, to znaczy do życia tak, jak powinno być. Bo dobry przykład to czynienie czegoś tak, jak powinno być wykonane, tak, jak powinno być przeżyte. I my wszyscy stajemy się przewodnikami w życiu młodych ludzi. Jest maksyma łacińska, verba docent, exempla, trahunt. Słowa uczą, przykłady pociągają. Dzisiaj, będąc w tym kościele, uczestnicząc w sakramencie chrztu, uczestniczymy w początku przygody duchowej. Ewangelia uczy, życie ducha uczy, nie jakim człowiek jest, tylko jakim może być. Do czego ten duch może go wznieść, jak mocno oderwać od tylko przyziemnych spraw. Tym przykładem życia ducha są zawsze święci, ale szczytem jest Jezus Chrystus. To jest nasz wzór i ideał, którego chcemy naśladować i do którego najbardziej chcemy się upodabniać i z którym najbardziej chcemy być zjednoczeni. Więc życzymy wszystkim, abyśmy tą drogą podążali, ażeby nowa chrześcijanka mogła od nas się wiele nauczyć. To jest dla nas poważne zadanie, a z drugiej strony to jest jakaś misja, aby chrześcijaństwo, które od 2000 lat jest, mogło być kontynuowane w XXI wieku, a później aż do skończenia świata. Amen. Powstańmy. Do Boga Wszechmogącego zanieśmy teraz nasze ufne błagania. Za papieża i pasterzy Kościoła, aby wytrwale głosili Ewangelię, Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Za Małgorzatę Marię, która ma przyjąć chrzest święty, za jej rodziców, za chrzestnych, za chorego Michała, który jest z nami dzisiaj zdalnie, za dziadków, babcie, za prababcie, za wszystkich, którzy są związani więzami miłości i krwi z młodą chrześcijanką. Niech Bóg hojnie wspiera i błogosławi na drodze życia. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I módlmy się za Basię z okazji jej kolejnych trzecich urodzin. Niech cieszy się zdrowiem, błogosławieństwem, niech będzie radością i dumą rodziców, dziadków i wszystkich najbliższych. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. I w chwili ciszy
Złóżmy przed Bogiem nasze osobiste intencje. Ciebie prosimy. Wysłuchaj nas, Panie. Wszechmogący wieczny Boże, racz wysłuchać naszych błagań i przyjdź nam z pomocą, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Amen. Usiądźmy. Cóż Ci, Jezu, damy za Twych łask strumienie, serca Ci składamy. Górne dziękczynienie, Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam, w serca Twego nasze Królu, pokój i wytrwanie, ukojenie w bólu. Panie nasz, króluj nam, Boże nasz, króluj nam, poprzez wieczny czas, króluj Jezu nam. Módlcie się, aby moją i waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Niech Pan przyjmie ofiarę z rąk Twoich na cześć i chwałę swojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Boże nasz Ojcze, przyjmij tę ofiarę uwielbienia i przebłagania i spraw, aby nasze serca przez nią oczyszczone odpowiedziały miłością na Twoją miłość. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Wznosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy zawsze składali dziękczynienie Tobie, miłosierny Ojcze, Wszechmogący Boże, Królu wiecznej chwały. Ty nam dajesz czas łaski i zbawienia, abyśmy oczyścili serca od nieuporządkowanych przywiązań i wśród spraw doczesnych troszczyli się przede wszystkim o wieczne zbawienie. Dlatego z aniołami i wszystkimi świętymi wysławiamy Ciebie, razem z nimi wołając. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idziesz w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby się stały ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc:
Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia. I dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze, Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Maria Małgorzata od dzisiaj Boga będzie nazywała Ojcem. W jej imieniu dzisiaj zwróćmy się do Niego, wołając, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei, oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo, potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, przez Twoją śmierć na krzyżu Bóg Ojciec wprowadził pokój między niebem i ziemią. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. Pokój Pański niech zawsze będzie z Wami. I z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata.
błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Posileni chlebem dającym życie wieczne, prosimy Cię, Boże, aby sakrament, który przyjmujemy na ziemi, stał się dla nas pomocą w drodze do wieczności. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Zapraszam wszystkich bliżej chrzcielnicy, oczywiście w reżimie sanitarnym, wiadomo. Zapraszam i ochrzcimy teraz maleństwo. Drodzy rodzice,
Jakie imię wybraliście dla swojego dziecka? O co prosicie Kościół Boży dla Marii Małgorzaty? Prosząc o chrzest dla swojego dziecka, przyjmujecie na siebie obowiązek wychowania go w wierze, aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Czy jesteście świadomi tego obowiązku? A wy, drodzy chrzestni, tu zwracamy się też do Michała, nie wiem, czy nas ogląda. Czy jesteście gotowi pomagać rodzicom tego dziecka w wypełnianiu ich obowiązków? Nie wiem, jak to Michał. Jest gotowy. Dobrze. Dobrze. Mario Małgorzato, Kościół Boży przyjmuje cię z wielką radością. W imieniu tego Kościoła znaczą cię znakiem krzyża. Po mnie wy, rodzice i chrzestni, naznaczcie wasze dziecko znakiem Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Wszechmogący wieczny Boże, Ty posłałeś na świat swojego Syna, by oddalił od nas moc szatana, ducha nieprawości, a człowieka wyrwanego z ciemności przeniósł do przedziwnego królestwa Twojej światłości. Pokornie Cię błagamy, abyś to dziecko uwolnił od grzechu pierworodnego i uczynił je swoją świątynią i mieszkaniem Ducha Świętego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Niech Cię broni moc Chrystusa Zbawiciela, który żyje i króluje na wieki wieków. Uświęć tę wodę, Boże, aby dziecko, które powołałeś, odrodziło się w Duchu Świętym i zostało włączone do Twojego ludu. Boże, uświęć tę wodę. Drodzy rodzice i chrzestni, przyniesione przez was dziecko, przez sakrament chrztu od miłującego Boga otrzyma nowe życie z wody i Ducha Świętego. Starajcie się wychować je w wierze tak, aby mogło zachować życie Boże od skażenia grzechem i umożliwić jego ustawiczny rozwój. Jeśli więc, kierując się wiarą, jesteście gotowi podjąć się tego zadania, to wspominając swój własny chrzest, wyrzeknijcie się grzechu i wyznajcie wiarę w Jezusa Chrystusa. Jest to wiara Kościoła, w której wasze dziecko otrzymuje chrzest. Czy wyrzekacie się grzechu, aby żyć w wolności dzieci Bożych? Czy wyrzekacie się wszystkiego, co prowadzi do zła, aby was grzech nie opanował? Czy wyrzekacie się szatana, który jest głównym sprawcą grzechu? Czy wierzycie w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi? Czy wierzycie w Jezusa Chrystusa, Jego Syna jedynego, a naszego Pana, narodzonego z Maryi Dziewicy, umęczonego i pogrzebanego, który powstał z martwych i zasiada po prawicy Ojca? Czy wierzycie w Ducha Świętego, Święty Kościół powszechny, obcowanie świętych, odpuszczenie grzechów, zmartwychwstanie ciała i życie wieczne? Taka jest nasza wiara. Taka jest wiara Kościoła, której wyznawanie jest naszą chlubą. W Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Czy chcecie, aby Maria Małgorzata otrzymała chrzest w wierze Kościoła, którą przed chwilą wspólnie wyznaliśmy? Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Bóg Wszechmogący, Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa, który Cię uwolnił od chrztu i odrodził z wody i Ducha Świętego, On sam namaszcza Cię krzyżmem zbawienia, abyś włączona do ludu Bożego wytrwała w jedności z Chrystusem, kapłanem, prorokiem i królem na życie wieczne. Amen. Mario Małgorzato, stałaś się nowym stworzeniem i przeoblekłaś się w Chrystusa, dlatego otrzymujesz białą szatę. Niech Twoi bliscy słowem i przykładem pomagają Ci zachować godność dziecka Bożego, nieskalaną aż po życie wieczne. Przyjmijcie światło Chrystusa. Podtrzymywanie tego światła powierza się Wam, rodzice i chrzestni, aby Wasze dziecko oświecone przez Chrystusa postępowało zawsze jak dziecko światłości, a trwając w wierze, mogło wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem ze wszystkimi świętymi w niebie. Wy wszyscy, którzy zostaliście ochrzczeni w Chrystusie, przyoblekliście się w Chrystusa. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. Ale zanim pójdziecie...